Atak około 100 km od granicy z Polską. Rakiety nadleciały z Białorusi. Atak rakietowy OK. 100 km od granicy z Polską. Łódzko strzelano z terytorium Białorusi. Atak rakietowy na Łódzko w Obwodzie Wołyńskim, niespełna 100 km od granicy z Polską, w wyniku którego wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej, został przeprowadzony z terytorium Białorusi, wynika z komunikatu szefa władz obwodowych Jurija Pochulajko. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Do ataku doszło w niedzielę wieczorem. Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach. Na razie wiadomo, że rakieta manewrująca została wystrzelona ze strony Białorusi. Na miejscu całą noc pracowali ratownicy i w poniedziałek o godzinie 8 rano wciąż pracują, poinformował Pokulajko, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. Wybuchu jeden ze zbiorników, spaliłem. Nie pożaru. Głównym celem Rosji jest ostrzał obiektów cywilnych. Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko oświadczył z kolei, że rosyjskie wojska są świadome, że ich operacja lądowa na Ukrainie nie przynosi efektów. Dlatego przeciwnik zmienia strategię i koncentruje się na ostrzałach infrastruktury cywilnej z dala od linii frontu, tłumaczył. Ponad 1 trzecia rosyjskich taktycznych grup batalionowych które wzięły udział w inwazji na Ukrainę, utraciła już zdolność bojową. Dlatego ataki na cele cywilne to teraz w przypadku Rosji jedyna możliwa strategia. Przeciwnik wciąż dysponuje stosunkowo dużą liczbą rakiet, dodał Denysenko, cytowany przez agencję Interfax Ukraina.